Łuków był jednym z miast na Lubelszczyźnie, które odwiedzili przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych. Ich wizyta miała miejsce w sobotę 13 października. Właśnie teraz czekamy na przejazd delegacji Polonii Amerykańskiej, która ma wizytę studyjną w ogóle na Lubelszczyźnie. Są tutaj od wczoraj. Natomiast dzisiejszy dzień jest takim dniem gospodarczo-kulturalnym. Byli już w Radzyniu, teraz byli w Białej, jadą właśnie do nas, aby zobaczyć jeden z największych zakładów produkcyjnych w Polsce, jeśli chodzi o branżę spożywczą. No i przede wszystkim z tego powodu, że właśnie z Łukowa od niepamiętnych już lat zawsze wysyłano konserwy do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. I właśnie dzisiaj goście ze Stanów Zjednoczonych będą mogli zobaczyć, gdzie się produkuje te konserwy, które kupują we własnych sklepach. W imieniu zarządu Łukowskich Zakładów Mięsnych gości witała dyrektor Ewa Ponikowska. Miło nam gościć delegację Polonii Amerykańskiej. Na ten moment przygotowaliśmy wizytę na zakładzie produkcyjnym. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to pójdzie na zakład zobaczyć, jak wygląda produkcja. Natomiast pozostałą część zapraszamy do prelekcji, obejrzenia filmu na temat zakładu i naszych wyrobów. Przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych gościli na Lubelszczyźnie na zaproszenie wojewody. Kongres polsko-amerykański, który obecnie odbywa się w województwie lubelskim, jest inicjatywą wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gościmy przedstawicieli dwóch stanów, stanu Wisconsin i stanu Illinois. Jest to owoc wizyty pana wojewody w obu tych stanach w maju tego roku. Zaprosiliśmy tutaj przedsiębiorców i przedstawicieli władzy tych dwóch stanów, ażeby nawiązywali kontakty z naszymi przedsiębiorcami. Jest to idea, która ma na celu promocję naszego województwa, pokazanie Amerykanom, że jest tutaj świetny czas i świetne miejsce do inwestowania, w związku z czym musimy im pokazać zakłady, jakie funkcjonują na terenie województwa lubelskiego.